Witajcie w Hypo, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Ostatnio otrzymujemy od Was bardzo dużo zapytań odnośnie tego, co dalej z programem Moja Woda. Czy nadal można uzyskać dotację? W jakiej wysokości? I na jakich warunkach? Odświeżmy nieco ten temat. Zapraszam. Program Moja Woda powstał w celu ochrony zasobów wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Dzieje się to poprzez gromadzenie wody deszczowej oraz roztopowej, a także poprzez zwiększenie retencji na posesjach przy budynkach mieszkalnych. Program wystartował 1 czerwca 2020 roku i w pierwszym roku rozpatrzył pozytywnie 25 tysięcy wniosków o dofinansowanie przydomowych systemów retencji i gromadzenia wody opadowej. Druga edycja trwała od 22 marca do 10 czerwca 2021 roku i zainteresowała blisko 31 tysięcy wnioskodawców. Łączna kwota dofinansowań za te dwa okresy to ponad 270 milionów złotych. To prawie 4 sasiny. W roku 2022, mimo wstępnego założenia o trwaniu programu do roku 2024, naborów nie było. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oświadczył, że w tym roku priorytetem będzie wyłącznie wypłata pozostałych zobowiązań z wniosków o dofinansowanie z lat poprzednich. Obecnie brak jest szczegółowych danych odnośnie terminu otwarcia naborów wniosków do programu Moja Woda. Nie ma również informacji, czy ten program dotacyjny zostanie jeszcze wznowiony. Oh no! Ale nie martwcie się, znaleźliśmy dla Was alternatywę. Nadal możecie uzyskać dotację na gromadzenie wody deszczowej i to nawet do 10 tysięcy złotych. Robi wrażenie! W zastępstwie programu Moja Woda pojawił się lokalny program Złap Deszcz. Wnioski są kierowane bezpośrednio do urzędów miast odpowiednich dla miejsca zamieszkania. Pozytywnie rozpatrzony wniosek uprawnia do uzyskania dofinansowania na przewody odprowadzające wodę opadową z rynien, wszelkiego rodzaju przepusty przepływowe do zbiorników, oczka wodne, zbiorniki retencyjne, instalacje rozsączające oraz instalacje nawodnienia i innego wykorzystania zatrzymanej wody. Wysokość dotacji to w przypadku osób fizycznych do 5 tysięcy złotych, a jeżeli wniosek składa spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, to nawet dycha. To nie wszystko. Jako wsparcie programu Złap Deszcz uruchamiamy nasz autorski program Moje Nawadnianie. Dzięki temu otrzymujecie od nas darmowy projekt nawadniania oraz dodatkowy rabat przy zakupie całej instalacji. Podsumowując, uzyskanie dofinansowania jest nadal możliwe. Wystarczy sprawdzić oficjalną stronę Waszego Urzędu Miasta i zapoznać się z możliwościami oraz warunkami złożenia wniosku. Z naszej strony przygotowujemy dla Was darmowy projekt takiej instalacji, dostarczamy niezbędne komponenty, a z racji dużego doświadczenia we współpracy przy obsłudze realizacji z programu Moja Woda możecie mieć pewność, że wszystkie dokumenty i rachunki, które przygotowujemy do rozliczenia z urzędem, zostaną w pełni i bezproblemowo zaakceptowane. Całkowicie darmowy projekt nawadniania, komponenty najwyższej jakości, dodatkowy rabat dla uczestników programu Złap Deszcz, profesjonalnie przygotowane dokumenty do rozliczenia po zakupie. Czego chcieć więcej? Serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą firmą Hypo. Praktycznie o pompach.